Dlaczego wchodzisz do mojego pokoju? Nie tym tonem. Dla mnie panienka Adriana jest nietykalna. Nie wybaczę ci tego, co zrobiłaś. Wyluzuj, dobra? A to, co ona zrobiła mnie? Ubrała mnie jak pajacę. To nic w porównaniu z tą bójką w basenie. Poza tym psujesz jej reputację, wymyślając kłamstwo. Jej reputacja. Nie zalewaj. Widziałam, jak się gziła z jakimś mężczyzną. Nigdy tego nie powiesz. Adriana jest damą, a ty do pięt jej nie dorastasz. Wszyscy są przeciwko mnie. Pójdziesz do innego pokoju? Tak. Wszystko przez nią. Ona na Stefę cię przeciwko mnie. Jest w tobie zakochana i jest o mnie zazdrosna. Chce, żebyśmy się kłócili. Pragnie nas rozdzielić. A ty jej wierzysz. To niemożliwe. To przez jej intrygi. Już nie chcesz ze mną spać. A ja cię kocham. Jestem wierną żoną. Przez ciebie straciłam nasze dziecko. Wybaczyłam ci to i pozostałam przy tobie, choć jesteś taki oziębły. A teraz mnie informujesz, że nie będziesz ze mną spać. Wynoszę się do innego pokoju, ale to nie przez Marinę. Nic nas już nie łączy. Śpimy razem, ale nie dotykamy się. Nie kochamy się. Tak, ale przynajmniej jesteś blisko mnie. Nie każ mi spać samej. Nie wynoś się do innego pokoju. Ratujmy nasze małżeństwo. Przykro mi. Nie ma co ratować. Dobranoc. Obyś tylko nie zakochał się w tej sterniczce, bo nie wiesz, do czego jestem zdolny. Łóżko gotowe. Możesz się położyć. Chciałabym umrzeć. Nie mów tak, nawet w żartach. Ale to prawda. Chciałabym umrzeć i spotkać się z mamą, która jest w niebie. Kiedy mieszkałam w swojej dzielnicy, często marzyłyśmy i chodziłyśmy spać z pustym brzuchem. Ale byłyśmy szczęśliwe. A tutaj, choć mają miliony, ciągle mnie obrażają, kpią ze mnie i źle mnie traktują. Wiele osób cię tu nienawidzi. Ale są i tacy, którzy cię kochają. I to bardzo. Choć nikt mi nie wierzy, to naprawdę widziałam, jak Adriana przyprawiała Ricardowi Romy. I to nie pierwszy raz. Widziałam ją też z Julią. Tym, który cię porwał? Tak. Adriana jest zła. Nie kocha Ricarda. Broniłam go, a teraz on się na mnie gniewa. To normalne, że na ciebie nakrzyczał. Mimo wszystko on cię lubi. Stanął po stronie swojej żony, choć ona kpi z niego. Wierzę ci, bo ty nie potrafisz kłamać. Jesteś dobrym dzieckiem. Ale nie powtarzaj tego, co wiesz o pani Adrianie. Bo sytuacja nie jest sprzyjająca. Las cosas ahorita no están de tu lado. Y nadie.
W tej chwili nikt ci nie uwierzy. Wiem. Zachowuj się jak należy. Nie kłóć się z nikim. Nikogo nie bij. Nie bądź agresywna. Bo tak nie przystoi przyzwoitym ludziom. Obiecuję, że spróbuję się zmienić. Marino, byłem dla ciebie zbyt surowy. Za bardzo na ciebie nakrzyczałem. W końcu to nie twoja wina, że jesteś taka, jaka jesteś. Tak cię po prostu wychowano. Biedna. Sama musiałaś walczyć o przetrwanie. Poproszę cię o wybaczenie. Przeproszę za to, jak cię potraktowałem. Marino. Śpisz? Tak. To dlaczego mi odpowiadasz? Co ty tu robisz? Jeśli Adriana się dowie, rozgniewa się. Nikt nie widział, jak chodziłem. Mogę usiąść na twoim łóżku? Marino. Nie gniewam się na ciebie. Serio? Powiedziałeś mi bardzo niemiłe rzeczy. Wiem. I czuję się okropnie. W tej rodzinie nie jesteśmy przyzwyczajeni do skandali. Zrozum. Już nie jesteś dziewczynką, która zarabiała na życie w porcie. Mój wujek chce zrobić z ciebie damę. Więc musisz się postarać. Wiem. Wybacz mi, bo już zrozumiałam, że nawaliłam. Przysięgam, że się zmienię. Nie będziecie musieli się mnie wstydzić. Nie wstydzę się ciebie, ale... chcę się zmienić. Wybacz mi. To ty mi wybacz. Powiedziałem ci niemiłe rzeczy i byłem niesprawiedliwy. Jesteś niewinna, szczera i ładna. Naprawdę jestem ładna? Najładniejsza. A teraz śpi. Śpi. Uważa, że jestem ładna. Dzień dobry. Dzień dobry, Federico. Posmarzę mi plecy olejkiem. To znaczy pas. Z przyjemnością. Dochody z rancha wzrastają codziennie. Kupno 60 sztuk bydła było dobrą inwestycją. Twój wujek ucieszy się z tego, co zarobił. To ja będę się cieszyć. Bo kiedy wujek Joaquin umrze...